zbliżający się nowy rok spowoduje, że Państwo możecie się wybrać na spacer nad morze. No i każdy wybiera swój odcinek, który lubi, który zna. A dzisiaj chcemy Państwu opowiedzieć o rzeczach związanych z morzem, żeby można było komuś przekazać tę wiedzę. Bo my jako mieszkańcy znamy swoje wybrzeże, ale za bardzo nie rozumiemy pewnych zjawisk, jakie zachodzą. I sami nieświadomie niszczymy naszą przyrodę, czy nasze świeżo utrwalone wydmy. I nawet nie wiemy, że my robimy coś złego. I tak za wiele nie wiemy o tej przyrodzie nadmorskiej Zatoki Koszalińskiej. No i to dzisiaj właśnie takie sobie zadanie postawiliśmy. Jesteśmy w tej chwili nad jedyną, niezwykłą rzeką przymorską Zatoki Koszalińskiej. Jest to rzeka Czerwona. My ją pokazywaliśmy ze 2 albo ze 3 lata temu, w czasie wyjątkowo upalnym, kiedy na dworze wieczorem o godzinie 19 myśmy tutaj byli, to było jakieś 37 stopni, czyli było bardzo gorąco. I w tym miejscu, gdzie ja stonię, baraszkowały sobie dzieciaki. A dlaczego ta rzeka jest dziwna? Nie wypływa z jakiejś wysoczyzny, tylko z jeziora Parnowskiego, czyli właściwie z wysokości 28,5 metra nad poziom morza. Czyli płynie niezbyt szybko, a już ostatnia część tej rzeki, czyli odcinek dolny, to już w ogóle rzeka płynie swobodnie. No chyba, że jest jakiś deszcz, chyba, że jest jakiś wyjątkowy dopływ wody. Ma tylko 2 dopływy, tymienówkę, czy tam tymieniczkę i łopieniczkę. I to są nie za wielkie źródła tej wody. Ona pobiera wodę z terenów otaczających łąk. I dlatego jest taka zasobna. A dlaczego ona jest właśnie taka inna? Ponieważ to jest jedyna rzeka Zatoki Koszalińskiej, która wpływa bezpośrednio do morza. Wszystkie rzeki przymorskie pędzą do morza, ale niestety za pośrednictwem jezior przymorskich. No na przykład do Wicka wpada rzeka Klasztornica. Ona oczywiście ma tam jeszcze, jest jakaś tam Świdnik, jeszcze jest kanał z jeziora Kopań, ale to są wszystko rzeki, które wpływają, zasilając wody jeziora, a stamtąd dopiero kanałami, zazwyczaj już w tej chwili wzmocnionymi, że tak powiem, za sprawą człowieka, wpływają do Bałtyku. A to jest jedyna rzeka, która płynie w sposób naturalny, przez naturalne tereny. Gdybyśmy się tak przyjrzeli tym terenom, to byśmy zobaczyli, że ta piękna rzeczka wpływa tutaj, zmieniając kierunek ujścia. Jeszcze tam z tyłu za moimi plecami widać pojedyncze drzewa, które raczej ukierunkowują ją dzięki temu, że rosną. No to wiadomo, że ona przez korzenie się nie przepchnie, ale tutaj ona sobie pływa dowolnie. Ona płynie w kierunku Bałtyku, ale raz esowato wpływa, raz wpływa na prawą stronę, raz na lewą. I jakkolwiek by się tutaj nie przyszło, zawsze wygląda to ujście inaczej. Bo nie ma tutaj obwarowań, nie ma tu wałów, nie ma tutaj bel wsadzonych w koryto, wyznaczających koryto rzeki. Czyli tak wygląda rzeka naturalna, rzeka Czerwona. Za mną widać ustronie morskie, które się charakteryzuje dużą ilością falochronów wysuniętych w morze. No i oczywiście chyba wiemy, że jeżeli są ułożone falochrony, to przecież piasek nie wniknie przez falochron, gdzie? No na brzeg. Nie ma gdzie wniknąć. Fale tam są tak nikłe, bo przecież po to są falochrony, żeby tego piasku nie przenieść na plażę. Więc co robi ten piasek? Ano zygzakiem wzdłuż falochronów, tak jak to piasek i ten cały rumorz piaskowy idzie wzdłuż brzegu, dotarł tutaj. No i tutaj tak stopniowo
na brzegu, wytracając piasek, dotarł w to miejsce, bo dalej to jest część wysunięta, a dalej jest z powrotem bardziej na południe skierowana plaża. Więc proszę sobie teraz wyobrazić, że ta nierówność według morza, według praw fizyki, zostaje zasypywana piaskiem. Czyli możemy sobie teraz wyobrazić, jak człowiek zmienia brzeg morski. Jak człowiek, chroniąc swój dobytek, swoje domy nad morzem, swoje miejsca wypoczynkowe, miejsca parkingowe, powoduje zmianę tego, co było ukształtowane przez wieki, czyli wędrówki piasku. Przeważające wiatry z północy i z zachodu powodują, że tak ukosem do nas przez Zatokę Koszalińską, która jest wygięta, dochodzi piasek. Ale piasek tam, gdzie nie ma siły fal, nie zostanie wyniesiony na morze. A co powoduje, że nie ma, że fale nie mają siły? No, falochrony, betonowe opaski nad brzegiem morza, dalej jakieś fragmenty umocnień, przede wszystkim wejścia do portów. Starałam się wyszukać, jakie są miejsca chronione przez Natura 2000 albo osławiony koszaliński pas nadmorski. Co z tego pozostało? Otóż pozostało mi niewiele. My jesteśmy w tych 35% brzegu morskiego, który jest tak zniszczony, że właściwie wydm nie ma. Ten piasek, który tam się przedostanie gdzieniegdzie, tworzy taki wał przedni, można by było powiedzieć, zaczątek. Bo ludzie go rozdepczą, następnie wiatry z powrotem go zwieją, bo przecież Zatoka Koszalińska idzie ukosem, nie idzie równolegle do kierunku wschód-zachód, tylko idzie ukosem. I w niektórych miejscach jest zasypywany tak jak w tych, a niektórych ich odsypywany. Czyli jak wiatr wieje z północy, to po prostu wieje w przeciwnym kierunku niż my byśmy chcieli, żeby ten piasek był wysypywany. I to miejsce jest takie, że wiatr niesie piasek ze strony zachodniej i ze strony wschodniej. Czyli miejscami ta siła wiatru jest tak duża, że tutaj się ten wiatr kotłuje, a piasek idzie ze wszystkich stron. I stąd ten podniesiony brzeg. Ale podniesiony brzeg sprzyja wydmom, sprzyja brzegowi rzeki, sprzyja lasom, które tam są, ponieważ fale nawet przy dużym sztormie nie są w stanie przebić się z siłą dalej niż 3-4 metry. Bo proszę popatrzeć, jak ten brzeg jest podniesiony wysoko. On został nasypany właśnie w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. I my, którzy jesteśmy często nad wybrzeżem morza, widzimy te zmiany. I dlatego ja chciałam, żebyście Państwo zobaczyli część Bałtyku niewielką na naszym odcinku Zatoki Koszalińskiej, żeby nie było tak intensywnego wpływu człowieka, czyli obwarowań, falochronów i tej całej niby w cudzysłowie infrastruktury hydrotechnicznej, która ma zabezpieczać brzeg, bo brzeg się zabezpieczy sam. Brzeg musi być wolny, swobodny. Wtedy ten piasek będzie krążył z zachodu na wschód, a jak będzie wiatr odpowiednio, to będzie krążył ze wschodu na zachód. Plaże będą uzupełniane, brzeg będzie wyniesiony, a więc fale nie będą miały siły, żeby aż tak bardzo często przerwać tego wału. Proszę popatrzeć, że przecież to nie zostało zrobione w tym roku, tylko 2 lata temu. I proszę popatrzeć, tutaj widać ślady fal. Ta fala przejdzie przez ten garb, na którym ja stoję, garb piaskowy, przez ten wał piaskowy, ale sięga tylko, ona już siły nie ma, ona sięga, tutaj są zaznaczone nawet takie miejsca, że ona nie jest w stanie przebić, pomóc tej rzece przebić się. Wybierzmy się na brzeg morza. Kochamy przecież to, że jesteśmy nad morzem, a nie korzystamy z ich walorów i nie korzystamy z tej możliwości, żeby zaobserwować tak silne działania sił przyrody, jakie tutaj u nas są widoczne.
nie trzeba chodzić wcale w czasie sztormu, kiedy to jest niebezpieczne, tylko w czasie posztormowym, międzysztormowym, żeby zobaczyć skutki tego sztormu. I to mnie zawsze zachwyca w Bałtyku. Zawsze mnie zachwyca zmienność okolic przyrody. Natomiast nie cierpię działań ludzkich nad brzegiem morza. Wiem, turyści. Rozgadałam się, ale powiem Państwu jeszcze o turystach. No tak jakoś jest, że my, każdy z nas chciałby mieć odcinek plaży, żeby nikogo nie było. Żeby było czysto, cicho i żebyśmy się wsłuchiwali w ten szmer wody, w szmer fal, obserwowali błękit czy szarość morza i nieba, żeby z nikim nie dzielić tego piękna. Niech sobie tam idą gdzieś dalej i szukają takiego samego odcinka. Ale kiedyś przypadało na 1 kilometr morza 15 do 100 osób średnio. A w tej chwili to jest ponad 3000 osób na 1 kilometr Bałtyku. Czyli tutaj warto przyjechać po to, żeby się nacieszyć tym pięknem. Nie latem, bo tu latem będzie tak samo wiele osób jak gdzie indziej. Tylko teraz, kiedy nikogo nie ma. No i to bym Państwu polecała na zimę, która jest przed nami. Przyjeżdżajcie nad morze, cieszcie się walorami wybrzeża, a operator Krzyś Wam wszystko pokaże, co jest najpiękniejsze.